Kino Plus zaprasza na 7. edycję American Film Festival we Wrocławiu. Filmy prezentowane w tegorocznym cyklu Ale Kino Plus, przygotowanym we współpracy z American Film Festival, łączy przede wszystkim to, że są charakterystycznymi przykładami niezależnego kina amerykańskiego ostatnich lat, a przede wszystkim przez to oddają ducha, misję i specyfikę wrocławskiego festiwalu. Ned Reifel to film mistrza, Przechowalnie numer 12 to film nagrodzony, a Bachor i Nakwaśne jabłko to przykłady nowojorskiej multikulturowości w filmie. Ned Reifel to ostatni film Hala Hartleya, laureata Indie Star Award, nagrody przyznawanej przez American Film Festival uznanym twórcom z USA, którzy zachowali odrębny styl i autorski sznyt. Hartley to jeden z najważniejszych amerykańskich reżyserów nurtu anty-Hollywood. W Nedzie Reiflu znajdziemy wszystkie charakterystyczne cechy jego stylu. Komizm wydobywany ze śmiertelnej powagi, błyskotliwe dialogi, nonszalanckie traktowanie pojęcia akcji i zabawę kliszami kina głównego nurtu. Tytułowy bohater, uzbrojony w Biblię i pistolet, wyrusza na poszukiwanie ojca, Henry'ego Fulla, który opuścił rodzinę w pierwszej części Hartleyowskiej sagi kilkanaście lat wcześniej. Przechowalnia numer 12, czyli Short Term 12, Dustina Daniela Cretona, to zdaniem wrocławskiej publiczności najlepszy film naszego konkursu filmów fabularnych Spektrum w 2013 roku. Opowieść osadzona w realiach amerykańskiej prowincji i dotycząca trudnych relacji międzyludzkich w środowisku opiekunów i podopiecznych sierocińca wylansowała aktorkę Brie Larson, która w tym roku zdobyła Oscara za przejmującą kreację w pokoju, The Room. Nasty Baby i Applesauce, dwa filmy nowojorskie, świetnie uzupełniają ten zestaw, przynosząc nas z Teksasu do multikulturowego Brooklynu. W obu główne role grają ich reżyserzy. Amerykanie w pierwszym pokoleniu, Meksykanie Sebastian Silva i Turek z pochodzenia Onur Tekel, nazywany nowym Woodym Allenem z epoki Manhattanu. W Bachorze para hipsterów przy pomocy przyjaciółki postanawia postarać się o potomstwo. Film nie jest jednak obyczajową opowieścią o kłopotach rodzinnych, lecz kryminałem. Silva tworzy przewrotny portret pozornie otwartego, liberalnego pokolenia, który porzuca ideały, gdy tylko poczuje zagrożenie swojego społecznego status quo. Nakwaśne jabłko to także kryminał, thriller, ale i komedia, z podtekstem politycznym do tego. Nauczyciel historii, grany przez samego Onura Takela, przeżywający kryzys w związku i wygłaszający kontrowersyjne poglądy na lekcjach, zaczyna otrzymywać dziwne, by nie rzec przerażające podarunki. Tak jak Hartley w Nedzie Reiflu, Takel w Nakwaśne jabłko twórczo przetwarza reguły kina gatunkowego, by wyrazić niepokój o współczesne relacje międzyludzkie, co jest charakterystyczną cechą amerykańskiego kina niezależnego ostatnich lat, a tym samym jest wyraźnie widoczne na American Film Festival. Zapraszam na filmy z ubiegłych edycji festiwalu na antenie Ale Kino Plus. Mamy nadzieję, że zachęcą Państwa do przyjazdu do Wrocławia w dniach 25-30 października, gdy odbędzie się już 7. edycja AFF. Do zobaczenia.